Pierwszy kwartał bieżącego roku był bardzo udanym okresem dla inwestorów. Obserwowaliśmy dynamiczne wzrosty na rynkach akcji, ale także na rynku surowców i na rynku obligacji. Podstawą tych wzrostów było uspokojenie sytuacji w strefie euro, oddalenie obaw o możliwość recesji w Europie, a także kontynuacja dobrych danych makroekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych. Jednak ostatnie tygodnie przyniosły stabilizację i konsolidację notowań. Notowania akcji zaczęły poruszać się w bardzo wąskim zakresie, obroty zaczęły maleć i tak naprawdę inwestorzy przyjęli wyczekującą postawę. Powstaje w związku z tym naturalne pytanie, czy możemy liczyć na kontynuację wzrostu w kolejnych miesiącach, czy jest szansa na to, że koniunktura w tym roku będzie równie korzystna jak w pierwszych miesiącach. W kolejnych miesiącach koniunktura będzie moim zdaniem przede wszystkim zależeć od danych makroekonomicznych i to zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych. Istotne będzie to, czy nadal będziemy obserwować poprawę na amerykańskim rynku pracy, dobrą koniunkturę w przemyśle, czy pojawią się pierwsze oznaki ożywienia na rynku nieruchomości. Jeśli tak się stanie, są szanse na kontynuację wzrostów zapoczątkowanych w pierwszym kwartale. Jest szansa również na to, że polski rynek akcji ulegnie ożywieniu w dalszej części roku. Ciekawe zjawiska mogą również mieć miejsce na rynku obligacji. Już w ostatnich tygodniach obserwowaliśmy pewien wzrost rentowności amerykańskich obligacji. Warto tu przypomnieć, że hossa na amerykańskim rynku obligacji trwa już od przeszło 30 lat, że obecne rentowności długoterminowych obligacji amerykańskich są niższe od stopy inflacji. To jest bardzo nietypowe zjawisko. I jest spore prawdopodobieństwo tego, że jeżeli dane makroekonomiczne będą nadal lepsze od oczekiwań, albo przynajmniej zgodne z oczekiwaniami, będą wskazywały na ożywienie w amerykańskiej gospodarce, to inwestorzy zaczną stopniowo odwracać się od inwestycji na rynku dłużnym, rentowności obligacji zaczną rosnąć, a ich ceny spadać. Oznaczałoby to, że w dalszej części roku możemy mieć do czynienia już z trochę inną sytuacją niż na początku. Rynki akcji mogą nadal rosnąć, być może po pewnej korekcie czy dalszej konsolidacji, natomiast na rynku obligacji możemy spodziewać się odwrócenia dotychczasowych korzystnych tendencji.